Dobra, oglądamy. Pierwszy raz widziałem, żeby komuś przed walką paznokcie obcinali. Aha, to nie to. To jest to? To jest KSW, tu. A co bym wam powiedział, że dostałem dzisiaj informację, że w federacji dobrze mieć nie będę, bo pluję na nią na streamach? Wiecie, że będąc zawodnikiem fejmu, trzeba mówić tylko w superlatywach? Znaczy nie trzeba, ja tego nie robię. Ale dzisiaj takie hasło dostałem. Zabawne, co? 2 dni przed walką. Ogólnie jest kolorowo. Miłego dnia. Ja wam powiem tak, no ja też nie wiem, na ile kurwa trzeba to roztrząsać. Bo ja rozmawiałem ze wszystkimi zainteresowanymi, że tak powiem. Bo rozmawiałem z Rafałem i rozmawiałem z tą, którą rozmawiał Rafał, jeszcze rozmawiałem z tą trzecią, która powiedzmy była gdzieś koło tej sytuacji. I problem jest taki największy, że federacja sama z siebie. Ja, bo ja uważam, że, znaczy sama z siebie. O, kurwa, powiedzmy, że jeśli, powiedzmy, ja jestem w teamie z Rafa, jest federacja, nie? I kurwa, i ciągniemy linę. I ciągniemy linę. I oni nas trochę wkurwiają, i my ich trochę podkurwiamy. I oni, kurwa, wiesz, zrobią taki, a nie taki cage, i to ogłoszą. I my, kurwa, im potem oddamy. I to jest takie przeciąganie liny, kurwa, na zasadzie, kto jest większym chojrakiem. Tylko koniec końców też jest prawda. Uważam, że takie, kurwa, wpierdalanie sobie nie szpilek, a gwoździ co chwilę jest bez sensu, jeśli jest jakaś współpraca. Więc no. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, nie? Bo jeśli. Ja zawsze wychodziłem z takiego wrażenia, że jeśli współpracujesz z kimś, to znaczy, że mniej więcej etyka tej drugiej osoby ci odpowiada. Czasami możesz coś zmienić, nie? Na przykład, nie wiem, dzisiaj rozpoczniemy współpracę, a ty za 3 miesiące do ciebie dojdzie, że to jest jednak nie to. Więc wtedy takie osoby powinny się rozstać. Niestety czasami są kontrakty i się nie pozwala na rozstanie z taką osobą. Na przykład to jest mój przykład. Ja jestem osobą, która ma kontrakt na walkę, który jest wiążący jeszcze z innymi aktywnościami, jeśli chodzi o świat free fightowy. Że wiesz, na przykład tam nie mogę iść, tego promować, wiesz, takie różne rzeczy. Chyba, że dostanę zgodę. No i wydaje mi się, że w pewnym momencie Fame tego tak jakby nadużył. A ja też z racji tego, że ja właśnie mam kurwa krótki ląd, to ja potrafię bombę przypierdolić. No. I uważam, że to, co się dzisiaj między Fame'em a powiedzmy jako firmą, a Rafałem wydarzyło, to już po prostu było to, że jedna strona i druga była na siebie tak wkurwiona, że doszło do zgrzytów. Ten zgrzyt już został ugaszony. Bo przyszedł potężny prezes i ugasił ten, ale powiem wam tak, z bardzo błahej sprawy oni się tam pokłócili, ale uważam, że to już nawet nie, bo to oni się nie pokłócili o tą sprawę, kurwa, mam takie wrażenie, że o całokształt. Tak uważam, nie? Więc tyle, no. No było ostro nie przez sprawę, a przez kurwa cały ten natłok, taki kurwa, że każdy miał jakieś ukryte żale, nie? To jest, wiesz, ten moment, jak stłuczesz talerz i nie dostajesz już kurwa odrzany za talerz, ale za to, że kurwa nie sprzątasz, że ostatnio się spóźniłeś, że miałeś odebrać dziecko, wiesz, już się kurwa robi awantura, a to był tylko ten zapalnik, nie? A to był. No kurwa, ja nie chcę tutaj ten, ale naprawdę to była błaha sprawa. Tam coś. Kurwa, nie wiem, nie chcę tego mówić. To naprawdę to pierdoła była, nie? To pierdoła była. Tak bym miał przyrównać wagę, to nie wiem. Jakbym ci powiedział, znieś mi plecak z góry, jak będziesz schodził, a ty nie zniosłeś, i ja ci mówię, gdzie jest plecak, a on mówi, a ty mi powiesz, sam se po niego idź. I się zaczynamy trochę przytykać, nie? Naprawdę ta sprawa była kurwa w chuj błaha, nie? Ja się zdziwiłem, że i reakcja też była kurwa, bo już potem kurwa, no to kto ma większe ten, nie? Kto ma większego, była kłótnia. No. Więc no. Ja nie chcę kurwa nazwiskami rzucać, bo wy potem wykorzystujecie jakąś rzecz, o której nie wiecie w pełni i są głupoty robione, nie? Więc no, nie chcę. Po prostu była to błaha sprawa i uważam, że to była po prostu kumulacja napięć. Powiem więcej, ja się wczoraj spotkałem z. No chyba to jest mniej więcej oficjalnie. Nie wiem, chyba mogę mówić. Ja się wczoraj
widziałem z Rafałem Pasternakiem i Wojtkiem Golą. No bo ja też wyszedłem z takiego założenia, że kurwa, coś z tym trzeba zrobić, nie? Bo jeśli oni mnie tu będą podkurwiać, ja tu ich będę podkurwiać, oni tu mnie będą podkurwiać, ja ich tu będę podkurwiać, to jedyne to po prostu źle o nas świadczy już w pewnym momencie. No i tyle. I sobie po prostu wytłumaczyliśmy niektóre rzeczy i zależności, które były. I tyle. Ja ani nie jestem... Znaczy inaczej, to co ja uważałem i to co powiedziałem, to ja to uważam i oni też pewnie mają jakieś swoje racje. Z niektórymi nawet się u nich zgodzę. I tyle, no. No. Dlaczego ludzie nie podpisują umowy po prostu na jedną walkę? Wiesz co, w pewnym momencie, jak się pojawiło więcej niż jedna federacja, to nie chcą podpisywać na jedną walkę. Bo wiesz, paradoksalnie chyba najlepiej rozwiązanie kontraktowe, jeśli chodzi o systematyczność walk, z tego co ja słyszałem, bo systematyczność walk o jakieś takie chore zakazy konkurencji czy coś, to ma podpisany, to mają Murańscy podpisany. Nie widziałem tego kontraktu, ale po prostu słyszałem, nie? Że słyszałem po prostu. Ale też nie od kogoś z fejmu stricte, więc słyszałem, że po prostu pomyśleli, jak to podpisywali. No. Ale też nie od kogoś fejmu i też ja kurwa nie chcę powiedzieć, że są takie i takie zapisy, jak kurwa nie widziałem tego na oczy. Nie wiem, czy mnie rozumiecie, nie? No. Ale masz fora na Legnicę, czy już ci przeszło? No ja mam do niej żal, kurwa, pewien, no. Ja mam do niej żal po prostu pewien, ale to nie jest taki, kurwa, żal, że nie wiem, że rozjeba ci auto, tylko po prostu ja mam żal po prostu na jedną rzecz. Dadzą ci spokój z tą trzecią walką, czy dalej Boxel nie reprezentuje fame? Wiesz, chuj w to. To nawet mi się rozmawiać nie chce, nie? Bo to tam jest... Powiedzmy, nie niszczy mi to życia, nie? Że... Nie rozpierdala mi to, kurwa, styków, nie przepalę. Męczy mnie życie społeczne i kłamstwa. Wszyscy mają chłopki na twarzach. Mówią,